Dobra, lecimy za skanowaniem, zaczynamy, bo ja już czuję. Teraz możesz zdjąć nakładki. Umieść telefon w skanboksie i zatrzaśnij. Na tym etapie zagryź tylne zęby i tak trzymaj. A ja mam dwukrotnie, aby kontynuować. Ja mam tak otwarty zgryz, że aplikacja potem krzyczy, żebym ścisła zęby. A ja po prostu nie mogę, bo mam tak krzywe zęby, nie? Zagryź. Przesuń scanbox na jedną ze stron. Teraz przesuń scanbox na drugą stronę. Wróć do środka. W następnym kroku będziesz musiał zachować swoje zęby nieznacznie od siebie oddalone. I otwórz usta lekko i zachowaj zęby oddalone od siebie. Przesuń scanbox na jedną ze stron. Teraz przesuń scanbox na drugą stronę. Wróć do środka. Nie! Załóż swoje nakładki. Tu trochę sobie krzywo po prostu szczękę górną i dolną, ale dobra. Wysiskan. Nawet 103% poszło. No 103%! Ja wysyłam skany na 103%, proszę Państwa! Haciapum! Ktoś tak w Royal Dental zrobił? 103% posłałaś zębów. No, moje zęby są takie wielkie i tak rozwarte, że są na 103%. O, czekajcie, mam wiadomość. Umyć zęby przed skanowaniem. Miałaś? Nie. No, chwilę temu mam, ale nie przed samym skanowaniem. No. Teraz czytasz instrukcję? Tak. Wszystko jest dobrze, czuję, że każdy attachment jest na swoim miejscu, więc poszło. To co, teraz czekamy na informację, tak? Tak. Dobrze, to mamy. Ja sobie to... musimy to zabrać na wakacje w ogóle. Więc ja sobie to już od razu, wiesz, spakuję chyba w to. Bo następny skan będzie robiony na wakacjach. Czuję, że po prostu te nakładki już powinny być zmienione, bo zaczęłam jakby steplenić bardziej według mnie. Steplenić dzisiaj dużo więcej. O wiele bardziej steplenie. Dzisiaj dużo bardziej. Niż jak nakładki są świeże. O, nie. One są jakby już takie do zmiany po prostu, bo steplenie. I słyszę, że steplenie o wiele bardziej. Mhm, też słyszę. Częściej ci się zdarza niż wcześniej. Tak, a może się leniwa zrobiłam, nie wiem. Nie wiem, co mi poradzi logopeda na lenistwo, no ale okej, spróbujemy. Kiedyś tam. Dobrze. Plan jest taki. Albo pakowanie walizek, albo idę robić babeczki, albo idę montować film, albo idę nagrywać film, ale nagrywać będę jutro. Chodźmy działać. Mi się wydaje, że my mielibyśmy więcej obserwujących, gdybyśmy się takimi złotymi łańcuchami poobwieszali i tak pokazywali. Hajs, 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 hajs. Wszyscy mówią, że chcemy normalności i normalności, ale jak nie masz hajsu, hajsu, to nikt ci nie chce oglądać. Taka prawda. Rozpoczynamy pakowanie. Krzyś już przygotowuje wszystkie dokumenty, składa, wycina. Ubezpieczenia i jakieś tam inne rzeczy, także powoli czas na wakacje i dzisiaj zajmiemy się wszystkimi walizkami, bo już jutro chcemy mieć spokojną głowę, więc dzisiaj mamy zamiar to wszystko zrobić, bo jeszcze parę załatwień, musimy jechać do sklepu oddać żarówki i ja muszę zamierzyć jeszcze niektóre rzeczy, poskładać sobie ubranie góra-dół na kolejne dni, żebyśmy, wiesz, przemyśleli co, kiedy, jak. Ja tak nie muszę mieć dokładnie. Ja muszę mieć szaleństwo w sobie trochę. Nie muszę mieć poukładane, co ubiorę każdego dnia, kochanie. Ale jeśli ty tak chcesz, to proszę bardzo. W ogóle tak dla ciekawostki, bo teraz będę programowała zamek z szyfrem. To jest coś takiego, że podczas odprawy służby celne mogą nam otworzyć tą walizkę. Jeżeli to jest jakaś walizka ze zwykłym zamkiem, nie takim zamkiem TSA,
to wtedy mogą nawet rozerwać na siłę zamek. Natomiast jeżeli mamy walizkę wyposażoną w ten taki nowoczesny zamek, ona jest zamknięta, to wystarczy, że przyłożą jakiś klucz i zamek sam im się otworzy. Więc to jest taka ciekawostka po prostu. Sama o tym nie wiedziałam, ale dobrze, że to mamy. Więc sprawdźcie sobie, czy wasze walizki mają takie oznaczenie TSA. Ciekawostek będzie jeszcze więcej, tak się postaram. Ogólnie to nie patrzcie, bo wszędzie jest bałagan, ale chcę wam coś pokazać, bo przyszły mi zakupy z Zary, może ostatecznie dwie rzeczy pasują i jedna jest przepiękna, ale za duża. Och, natomiast hitem sezonu jest ta spódnica. Słuchajcie, spódnica, która wygląda jak robiona z poszycia fotelowego. Wiecie, takie stare PRL-owskie fotele, które są jakby, nie wiem, w jakichś mieszkaniach, w starych blokach. Kumacie, o co chodzi? To identycznie, nawet tak samo jest sfilcowana. To jest spódnica 100% z recyklingu. Matko jedyna, pokażę wam w lustrze. Recykling. Musieliśmy skoczyć do sklepu i wróciliśmy. Odebraliśmy ostatnie paczki z paczkomatu i biorę się za pakowanie. Co nam przyszło, to wam już pokazuję. Zamówiłam takie kosmetyczki, bo podobno w samolocie muszą być przeźroczyste, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykować, że nam wywalą coś. Więc mamy i w jednej z kosmetyczek było mnóstwo takich, wiecie, dodatkowych rzeczy, żeby sobie, że tak powiem, poporcjować żele pod prysznic, szampony i tak dalej, więc zaraz się tym będę zajmować. I tutaj mamy takie torby. A dlaczego są dwie? Dlaczego dwa razy to zamówiłam? To chyba jakaś pomyłka jest. Dlaczego mówię? Bo ja mam jakoś dziwacznie zamawiałam wszystko na ten wyjazd. I słuchajcie, najlepsze, bo przychodzi mi paczka, zapłaciłam 300, bo chciałam kupić samoopalacz. Mój sprawdzony, który lubię i używam na co dzień. Zamówiłam jakieś takie rzeczy, tu opatrzcie jak się łączą palety ze sobą. Zamówiłam sobie jeszcze jakąś inną taką paletę, że wszystko, że tutaj mam już wszystko i nie trzeba nic ten. Grzebie w takich wiórkach, patrzcie ile wiórków w tym, tu same takie wiórki, tu o mnóstwo. Ja tak grzebię w tych wiórkach, no nie, i wyciągam takie coś, ja mówię, to nie moje, tego nie zamawiałam, chyba jakiś gratis albo ktoś się pomylił, no nie. Zaczęłam w ogóle wyciągać jakieś rzeczy takie, których w ogóle nie zamawiałam i myślałam, że to jest po prostu nie moja paczka, no nie. No i okazało się, że po prostu jak wróciłam do zamówienia, to nie zamówiłam najważniejszej rzeczy, na której, po którą robiłam to zamówienie całe. Szlak to trafił. A teraz sprawdzę, czy po prostu też zamówiłam przez przypadek dwie te kosmetyczki, czy mi się po prostu rypli. Tak, ja się jebłam. Zamówiłam dwa razy kosmetyczki. Nie wiem. Zwrócę jak wrócimy, bo raczej podwójne nie są mi potrzebne, więc jedne zwrócę. Tutaj się zamkniemy w takim pierdyliardzie kosmetyczek. Patrzcie, jak kosmetyczek mam, to po cholerę mi dwie takie. W ogóle mnie nie zastanowiło, dlaczego tak dużo płacę. W ogóle jestem po prostu, nie wiem, powinnam się zacząć leczyć chyba. Ach, dobra, idę pakować ubrania na górę. Nie rozumiem, jak można coś zamówić i nie wiedzieć, że płacisz za dwie. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Bo jak zamawiasz z 6 aukcji jednocześnie, to aż tak tego nie sprawdzasz. Dyny. Biała rzecz. Pranie przed wyjazdem, pranie po wyjeździe, cały czas pranie. Jakby ktoś mi chciał, wiecie, grałabym w taką grę na skojarzenia i ktoś powiedział wakacje, to ja powiem pranie. Nie słońce, nie plaża, tylko pranie od razu. Pierwsze co to pranie. Wyjazd na wakacje, pranie. Powrót z wakacji, no pranie jak nic. Coś innego robi, jak się wraca z wakacji, jak nie pierze. Masz tam jeszcze, Krzyś, coś, co ma iść do prania teraz, żebym to wszystko już... Mam koszulkę, którą mam na sobie. Dawaj. Puszczam pranie na 30 minut, żeby poszło. No co, nie dodasz ani jednego zdjęcia w gołej klacie na wakacjach? Tak robimy. Jeszcze zrobiliśmy zakupy w Rossmanie. Tu wam pokażę, wszystko mamy. Dużo tych wszystkich pierdołek, powiem wam, że na ten wyjazd, ała, tu się płaci drugie tyle, co na same te wakacje. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale jakoś tak. Mikołaj poszedł spać,
Ja kończę powoli pakowanie. Krzyś coś tam szuka na dole. Powiem wam, że przy dziecku lepiej byłoby, gdybyśmy mieli dwie takie największe walizki. Byłoby o wiele łatwiej, bo jeżeli chodzi o wagowo zmieścimy się bez problemu. Tylko te rzeczy są gabarytowo spore i nie ma jak. Będziemy jutro jeszcze dzwonić na lotnisko, żeby potwierdzić informację, że pampersy i takie rzeczy dla dziecka typu jedzenie i tak dalej, to może być osobny bagaż, jakby przeznaczony dla dziecka do 2 lat. Bo to jest ważne. Gdy dziecko ma powyżej 2 lat, trzeba za nie normalnie zapłacić za jego miejsce siedzące. Natomiast do 2 lat maluch siedzi na kolanach u mamy albo u taty i przysługuje mu przetransportowanie wózka. Pytanie, czy możemy do tego wózka włożyć pampersy do pływania i takie zwykłe. No i jeszcze dodatkowy bagaż z jedzeniem, z jakimiś mlekami itd., itd. Także jutro będziemy dzwonić do lotu, bo lecimy lotem i zobaczymy, damy wam znać, jak to wygląda, żeby mieć potwierdzone informacje z pierwszego źródła, bo jedni mówią tak, inni mówią mi inaczej, więc stwierdziliśmy, że lepiej będzie zadzwonić na infolinię. Mikołaj ewidentnie jest już gotowy na wakacje, tak? Bo pas spakowany do walizki. A spakowałeś mamie tą prostownicę? Tak, tam są moje sukienki, więc na pewno nie będą wymięte.